Witajcie na moim kanale, nazywam się Katarzyna Wietecha. W mediach społecznościowych działam jako architekt Emma Home, czyli jak nazwa wskazuje, jestem architektem, jak również architektem wnętrz. No i bardzo często jesteście ciekawi mojej pracy, tego jak ona wygląda, właśnie taki backstage od kuchni. No ale też pytacie o programy. A dlaczego o programy? Bo pewnie szukacie narzędzi do pracy i pewnie są tu jacyś architekci, którzy szukają nowych rozwiązań, bądź są studentami. No i dzisiaj spieszę dla Was z rozwiązaniem. Mam program, który wykona dla Was coś, co się bardzo trudno, takie najtrudniejsze pomieszczenie, jakie myślicie. Łazienka, no właśnie. Szybko pomoże Wam wykonać łazienkę czy kuchnię i otrzymacie wizualizację, dokumentację techniczną, kosztorys, a co ja tam będę opowiadać. Chodźcie sami zobaczyć, ile fajnych rzeczy możemy tutaj stworzyć i co ważne, w programie, który ma licencję wieczystą. Zazwyczaj wszyscy pokazują wszystko od początku, a ja pokażę Wam od końca, czyli gotową wizualizację, żeby Was zachęcić, że takie coś możemy w tym programie otrzymać. Stosunkowo łatwo też tutaj oświetlenie ustawić, zrobić to szybko i wiele mamy tutaj jeszcze innych dodatków, no to idziemy do początku. Zachęciłam Was tym, no to zaczynamy. Po uruchomieniu programu pojawia nam się kreator ścian, w którym możemy zdefiniować długości poszczególnych ścian w naszym pomieszczeniu. Tutaj będziemy projektować łazienkę. Określamy, że ściana A ma 200 cm, czyli 2 metry, 450 cm. Druga ściana, grubość ściany 12 cm, wysokość 260, czyli 2 metry, 60. I ciach rysujemy takie pomieszczenie. Również możemy skorzystać oprócz kreatora ścian z tej funkcji rysuj ścieżkę i odręcznie narysować nasze ściany. Tutaj możemy zaś poprawić ściany, długości, grubości, etc. Natomiast my się zabierzemy za osadzenie drzwi. Mamy tutaj do czynienia z klasycznymi 90-kami, zdefiniowaną odległość od ściany i próbujemy takie drzwi osadzić. Powiedzmy, że nic tutaj nie zmieniam. Robię wskaż element i próbuję sobie te drzwi na tej ścianie osadzić. Powstały nam już ściany, mamy drzwi. Chcemy oczywiście, jak zwykle, zabrać się do pracy, więc wstawiamy sobie nasze obiekty, czyli na przykład WC, umywalki i tak dalej. Ale co jest ciekawe, to to, że mamy tutaj poszczególnych producentów i ta lista jest aktualizowana i mamy gotowe rysunki w 3D i 2D obiektów, które mają rozmiary rzeczywiste. No więc na przykład bierzemy sobie Excellent Bidet, może nie Bidet, a weźmiemy sobie WC. Możemy sobie tutaj wpisać WC, na przykład Roka. I proszę bardzo, nam tu jakaś miska już jest proponowana. Oczywiście bierzemy sobie taką na przykład bezkołnierzową, ciach, i sobie tutaj na przykład gdzieś wstawimy nasz WC pach. W momencie, kiedy obsadzimy sobie całą ceramikę i armaturę, jak dojdziemy do wniosku, że WC chcemy zmienić na inny miskę WC, klikamy dwa razy i pojawia nam się znowu do wyboru cały zestaw i możemy sobie tutaj szaleć. No i mamy osadzone WC, klikamy sobie wizualizację i proszę, WC jest osadzone tutaj na ścianie na prawidłowej wysokości. A teraz pokażę Wam jeszcze jedną fajną funkcję, że mamy tutaj też całe katalogi płytek, możemy własne płytki wgrywać, ustawienie ich, jak również otrzymać pełne zestawienie, czyli ilość oraz kalkulację, ile te płytki będą nas, czy klientów, czy osobie, której tworzymy ten projekt, kosztować. Tutaj mamy do wyboru różne funkcje, jak elementy wnętrzarskie, materiały. Nas interesują płytki, bo przecież robimy łazienkę. I wybieramy sobie jakieś płytki, które nas na przykład interesują. Karat, Ambrosio. I tu wchodzimy w płytki, bierzemy i rzucamy na ścianę. Oprócz producentów tutaj wgranych możemy stworzyć własną kolekcję płytek. Ja tu stworzyłam jedną z nich i tu wgrałam płytki, których nie było w programie, bo to są hiszpańskie, włoskie, które zamierzam użyć do kolejnego projektu. Ale co ważne, możemy w tym programie również wgrywać
nie tylko faktury czy rzeczy zaciągnięte z internetu, tutaj jakieś JPEGi, jak również inne obiekty 3D stworzone w innych programach. Pokazałam Wam pierwsze kroki. My oczywiście przeskoczymy kilka etapów dalej, żeby uprzyjemnić Wam oglądanie filmu i pokazać efekty oraz dalsze funkcje. Po paru chwilach jeszcze naniosłam dodatkowe elementy jak lustro czy lampy. Już mamy bardziej gotowy projekt i chcę Wam pokazać, jak łatwo możemy stworzyć dokumentację. Klikamy tutaj wspinacz, dodajemy stronę tytułową, spis treści, rysunek techniczny, tutaj wszystkie ptaszki zaznaczamy, tworzymy nowy dokument, tak. I co ważne, tutaj możemy na początku naszej dokumentacji dodać rysunek z wizualizacji. My już ją stworzyliśmy, proszę bardzo, jest gotowa. Przechodzimy przez dokumentację. Jeśli stwierdzimy, że brakuje tutaj nam jakichś wymiarów, dodajemy je i proszę bardzo, gotowe. Ale możemy tutaj jeszcze dostrzec składy, które nam się automatycznie tworzą, które bardzo ułatwią pracę plotkarzu, ale też pozwolą klientowi lepiej zrozumieć przestrzennie to, co dla niego przygotowaliśmy i jego przyszłą, na przykład, łazienkę. No i jak sobie ustawiliśmy rzad płytki dowolne, które robimy, my akurat w tym projekcie kontynuujemy płytki marmurowe, możemy sobie kliknąć w zestawienie i pojawia nam się na przykład na danej ścianie czy w całej łazience, ile płytek potrzebujemy, możemy zdefiniować koszt, ilość paczek, dosłownie cała dokumentacja przygotowana. Jak widzicie, program jest banalnie prosty, wystarczy trochę czasu w nim spędzić i raz, dwa, trzy mamy gotową łazienkę. Również wizualizacje, które się tworzą, tworzą się bardzo szybko, w związku z czym szybko otrzymujecie efekty Waszej pracy. Cieszę się, że byliście tutaj ze mną na filmie i mogłam Wam coś nowego pokazać. Dla osób, które gdzieś słyszały o tym programie albo zaczynały, no to macie parę trików i sztuczek, co trzeba robić po kolei, żeby stworzyć wnętrze. A dla tych osób, które nie znały tego programu, miały okazję go poznać i być może użyjecie go w Waszych projektach do tworzenia wizualizacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem z przydatnymi rzeczami do Waszego zawodu.